Mortalcio i Kartonii byli jedną z najbardziej rozpoznawalnych par na polskim YouTube. Byli to słowo klucz, bo już niestety nie są. Od dłuższego czasu można było zauważyć, że coś jest między nimi nie tak. Zaczynając od tego, że co jakiś czas z opisu Instagrama Patryka znikała Wiktoria, co było żółtym światłem. Przechodząc po fakt, że tak naprawdę od miesiąca nie można było znaleźć ich razem na żadnym story. Jednak poszlak, że coś jest nie tak, było znacznie więcej. Jeśli ktoś na bieżąco obserwował Patryka i Wiktorię, mógł się tego domyślić, a ich film, do którego za chwilę przejdziemy, był tylko potwierdzeniem tych przypuszczeń. Kolejną sugestią, która z perspektywy czasu wydaje się być ciekawa, to tweet Wiktorii na temat tego, że z każdej sytuacji trzeba wynosić pozytywy. Następnie Wiktoria wyjechała do swojej rodziny do Anglii na okres ponad tygodnia bez Patryka. Przez ten czas Gen Z publikował filmy, na których blisko od 10 odcinków nie wystąpili razem. Dzień dobry, witamy was w drugim sezonie Gen Z. Postanowiłem dzisiaj, że zawsze będę to mówił na początku, jak ja będę zaczynał filmy. Uwaga, rok temu robiliśmy film, gdzie gadaliśmy na P. I to było bardzo trudne. Bardzo trudne. Jak widzicie, kole za nami też jest na P, ale też jest o wiele więcej innych rodzajów, jak możemy gadać, więc dzisiejszy filmik będzie chaotyczny i będzie super. Po powrocie Wiktorii Patryk wyjeżdża robić swoją piosenkę. Wielu widzów się domyślała tego i często pod ich aktywnościami w social mediach mogliśmy zobaczyć różnego rodzaju wpisy widzów odnośnie tego, że mogą oni już nie być razem. Jednak wówczas logika temu przyczyła, bo tak naprawdę niecały miesiąc temu, 31 grudnia Patryk oraz Wiktoria wprowadzili się razem do nowego mieszkania. Kochani, po roku mieszkania w domu Gen Z przyszedł czas na koniec, ponieważ dzisiaj, 10 grudnia, się wyprowadzamy. Jak się czujesz z tym, że się wyprowadzamy? Z jednej strony czuję ekscytację, z drugiej strony tyle mi smutno. Dzień dobry, zapraszam do naszego nowego domu! Jeżeli wynajmuje się razem mieszkanie, to jest to zobowiązanie najczęściej na minimum rok. W przypadku pary koszta są dzielone mniej więcej po połowie i w przypadku zerwania sytuacja mocno się komplikuje, bo wyprowadzka do nowego mieszkania była już planowana od dłuższego czasu i bez problemu Patryk na to przystał. Jednak tak naprawdę kilka tygodni po wyprowadzce postanowił on zerwać i teraz pozostaje problem, czy będą oni razem mieszkać, skoro zdecydowali się na wynajem. Czy Patryk sam zostanie w domu? Jest to problem, z którym z pewnością była para będzie musiała się zmierzyć. W międzyczasie Patryk wstawił dość dziwny film na swoim kanale odnośnie swojej metamorfozy i podczas gdy prawdopodobnie Wiktoria mocno przeżywała rozstanie, to Patryk postanowił przeżyć glow up, co wskazuje na to, że w inny sposób przeżywał to rozstanie. Od dzisiaj jestem przystojny i dorosły. Teraz idziemy zmienić outfit. No wiecie, no co tu jest za metamorfoza, jak pójdę tak, a jak ubiorę coś, czego bym nigdy w życiu nie ubrał, to będzie lepiej, jak się ubiorę stylowo. Wielki reveal, wchodzę tu i wychodzę jako nowy ja. Gotowi? Więc zapraszam do Narni. Tak naprawdę domysłów i poszlak było bardzo dużo odnośnie tej sytuacji. Często zakończenie związku dwóch twórców kończy się kłótnią bądź nawet wyciąganiem różnych prywatnych spraw na światło dzienne. Jednak Patryk i Wiktoria podeszli do tematu zgoła inaczej. Stworzyli po prostu film, w którym szczerze przedstawiają całą sytuację. Ostatnio w internecie krążyło dużo plotek na temat naszego związku. Na starcie chcieliśmy zaznaczyć, że nie są to plotki, ani nie jest to jakiś projekt, który ma wywołać szum, tylko z racji tego, że nasza relacja od samego początku była publiczna, stwierdziliśmy, że mamy obowiązek dla was powiedzieć wam, że nie jesteśmy już razem. Widać po Patryku oraz Wiktorii, że bardzo mocno tę sytuację przeżywają i nagrywają ten film w ogromnych emocjach. I tak jak wcześniej wspomniałem o różnych poszlakach, była to prawdopodobnie decyzja Patryka, obserwując jego ruchy w sieci. To była moja decyzja, żeby zakończyć ten związek. Wydaje mi się, że powinniście o tym wiedzieć, ale to też nie była decyzja pochopna. Przez ostatni czas po prostu strasznie dużo myślałem i myślałem sam ze sobą, bo nie jestem osobą też, która dzieli się tymi problemami z innymi. Dopóki już nie podejmuję decyzji, jakkolwiek okropnie to nie zabrzmi, bo wiem, że to nie są miłe słowa i bardzo ciężkie, ale podejmując tą decyzję, wiedziałem, że to tobie i mi wyjdzie na dobre. Odnieśli się oni również do tego, dlaczego razem wzięli dom, gdyż jest to spore zobowiązanie i dla wielu pewnie może być dziwnym fakt, że Patryk świeżo po wyprowadzce do nowego domu tak zadecydował, bo nie przestaje się kogoś kochać z dnia na dzień, ale jest możliwość, że chciał dać drugą szansę tej relacji już po wyprowadzce do wspólnego domu. Dużo osób się zastanawiało, że dopiero wzięliśmy dom i tak, to jest prawda, ale dopiero tak naprawdę ten dom mi to tak w 100% uświadomił. Dopiero po przeprowadzce tak naprawdę zrozumiałem, że już tak jest i że ja się nie zmieniłem, tylko moje uczucia. Na pewno na uznanie zasługuje podejście Wiktorii, która przynajmniej publicznie mówi o tym, że szanuje decyzję Patryka i chce, aby był on szczęśliwy, nie wywierając na nim żadnej presji. Wiedział, że to będzie dobra decyzja, bo wiedział, że nie jest w stanie oszukać swoich uczuć. Szanuję jego decyzję i pozwalam mu być szczęśliwym, pozwalam nam być szczęśliwym i po prostu teraz w naszym życiu rozpoczyna się nowy etap. To też jest powód, dlaczego ostatnio mi nie było na filmach na kanale Gen Z, ponieważ taki okres nie jest łatwy i potrzebowałam czasu, żeby sobie to wszystko w głowie przepracować, żeby odpocząć. Mimo tak ciężkiej sytuacji i mnóstwa emocji, Wiktoria mówi, że był to dla niej piękny okres i że pomiędzy nimi nie ma żadnej spiny, tak jak często ma to miejsce przy zakończeniu takich relacji. Na pewno można to określić mianem jednym z najbardziej dojrzałych rozstań na polskim YouTube, bez żadnych większych afer czy dram. Jednak, czy na pewno? Podczas obserwacji Patryka i jego występach na odcinkach z ostatniego okresu można zauważyć jeden ciekawy fragment na odcinku u Fusialki, gdzie oni wraz z Kingą razem jeździli po imprezach widzów i generalnie Patryk dobrze się bawił, tym samym spożywając spore ilości alkoholu. Oj. Ej, bo se dotyki tutaj dobić, przynajmniej. Czarna czy czerwona? Czarna! Ej, to nas o dzisiaj już z Patrykiem, a człowiek po alkoholu jest bardziej luźny i otwarty. I na zakończeniu filmu wielu widzów zauważyło, że ten siedzi bardzo blisko Kingi i ją obejmuje. Oczywiście może być to tylko przyjacielski uścisk, ale biorąc pod uwagę to, że jest to tak naprawdę chwilę po zerwaniu z Wiktorią, nadaje to pewnego kontrastu tej sytuacji, jednak czas pokaże, czy faktycznie między nimi coś jest i czy domysły widzów i w tym przypadku, tak jak w sytuacji z zerwaniem, pokrywają się z rzeczywistością. Z Kingą mówimy ważną wiadomość. Kinga gotowa? Tak! Subskrybuj... Czekaj, jeszcze raz. Dobra, subskrybujcie kanał Fusiaka Industry. Poczekaj! Dzisiaj ile masz subów? 660 chyba. 660. To i tak nie wleci. Wleci. Czekaj. Uwaga, pauza. Uwaga, wracam do żywych. Okej, i teraz ostatnia pauza w życiu. Więc widzimy się w czwartek na kolejnym odcinku Fusiaka Industry. Subskrybujcie kanał. Cześć, cześć.